teraz przedstawię Wam recenzję książeczki pani Izabely Frączak i Jagny Rolskiej, a jest to Powrót milionera, czyli kontynuacja bestsellera Kaprys milionera. I jest to tom trzeci od wydawnictwa Bruszyński i Ska. I słuchajcie, książka była tak niesamowicie szybka, że nawet nie zauważyłam, kiedy ja skończyłam. W ogóle bohaterowie nie bawili się w podchody, tylko od razu przychodzili tutaj do czynów. Wiecie, tutaj chyba nawet kot miał swojego kochanka. To bardzo mnie tu rozbawiło. Oni oczekiwali od innych lojalności, czynów i spełnionych pragnień, a sami nie potrafili im tego dać. Najchętniej byli mieli kochanków na własność, czynnych 24 godziny na dobę i to jeszcze w pełnej gotowości. Jedynie kobiety czasem przeżywały to, co zrobiły, jednak no, nie rozwodziły się na tym zbyt długo, gdyż no, nie miały na to czasu. Książka spodobała mi się tutaj pod wieloma względami. Po pierwsze, okładka. Idei do myślenia. I pobudza naszą wyobraźnię. Po drugie, jakość wydania. Uwielbiam wydawnictwo Pruszyńskie, gdyż widać, że ewidentnie dbają o każdy detal. Jakość druku, wielkość, przejrzystość i staranność. Po trzecie, bohaterowie chyba najbardziej zapadli mi w pamięci. Oni lubią rządzić, co przedkłada się na treść ich wypowiedzi i zachowań. Bywają agresywni, jednak w takiej delikatniejszej formie. Mają swoje cele i nie lubią, kiedy ktoś im się sprzeciwia. Wytwarzają dość wielkie napięcie, które rozładowują podczas igraszek, ewentualnie w niektórych momentach słownie. Są dość bezpośredni i nie bawią się w ozdobniki. Zupełnie jakby nie chcieli tracić na nie czasu. I tutaj przechodzi kolejny plus, którym jest akcja. Wiecie, ja nie czytałam poprzednich tomów i w ogóle jakoś mi to nie przeszkadzało. Od początku wiem, o co tu chodzi, tylko jakoś tak nie mogłam się domyślić, w jaki sposób do tego dojdą. W niektórych scenach jest zgromadzone niebywałe napięcie erotyczne, jednak później rozładowywałam je za pomocą dalszych treści, kiedy wymuchałam śmiechem. Wiecie, tak jakby czytając, człowiek gromadził w sobie wszystko, co złe, jakieś tam brudy życia, problemy i bolączki i nagle moglibyśmy je z siebie wyrzucić. Bum, nie ma. Wiecie, bardzo mi się to podobało, bo ewidentnie, no, naprawdę w tym momencie potrzebowałam czegoś, co nawet jestem skłonna przyznać, że rozgrzeszyło mnie emocjonalnie. Ta pozycja jest potwierdzeniem, że można przejść najlepszą terapię emocjonalną właśnie poprzez czytanie książek. Dlatego bardzo, bardzo ją polecam. Jeżeli lubicie coś takiego gorącego, z takim pieprzykiem dosłownie emocji, to ją bardzo Wam polecam. I mam nadzieję, że może kiedyś uda mi się doczytać dwa poprzednie tomy, bo mówię, no stanęłam na trzecim i co? No i trzeci mi się podobał. A jak jest z poprzednimi? Nie wiem, może się kiedyś dowiem. Ale słuchajcie, książka jest mega. Bardzo, bardzo ją Wam polecam. Rozpalnie jedno serce. Okej, to pa, pa, pa.